Cześć, Arek z Ale Browaru. Chcieliśmy dzisiaj Wam opowiedzieć o piwie Indian Pale Ale, czyli bardzo popularnym stylu piwa ważonym przez wszystkie browary. Jest to styl nowofalowy, ale jego historia wzięła się znacznie wcześniej. Jedna z nich brzmi, że styl powstał w czasach, kiedy Anglicy kolonizowali Półwysep Indyjski. I była cała awantura z piwem, które docierało do Indii, gdyż docierało skwaśniałe i nie zawsze w dobrej kondycji. Więc wodarze Anglii, mając na uwadze to, że czerpali dość dobre profity z Półwyspu Indyjskiego, zażyczyli sobie, żeby piwowarzy stworzyli piwo, które dojedzie do Indii, nie będzie ani skwaśniałe, ani zepsute. Piwowarzy po zmienieniu receptury, czyli dodaniu większej ilości chmielu, jak wiemy, chmiel ma właściwości antyseptyczne, także podniesieniu ekstraktu, czyli tworzyli piwa bardziej chmielowe, bardziej alkoholowe, piwo w ten sposób wytrzymywało daleką drogę do Indii. Żołnierze, którzy stacjonowali w Indii, dostawali trunek, który był krzepiący, rozweselający, a przede wszystkim był zdatny do picia. Indian Pale Ale, czyli IPA, jest to piwo górnej fermentacji, do którego produkcji używa się olbrzymie ilości chmielu, które to skutkują uderzającą goryczką oraz wspaniałym aromatem i smakiem. Żaden nowofalowy browar, który istnieje dzisiaj w Polsce czy na świecie, nie mógłby sobie pozwolić na bycie bez ważenia piwa w stylu Indian Pale Ale. Na bazie stylu Indian Pale Ale powstał nasz kultowy produkt, czyli Rolling Jack. Piwo niesamowicie aromatyczne, bardzo smaczne w odbiorze, chmielone nowofalowymi odmianami chmielu, które wnoszą do aromatu aromaty tropikalne, lici, ananasa, mango, kiwi. Piwo jest niesamowicie pijalne i odzwierciedla w 100% styl piwa Indian Pale Ale. Rolling Jack, czyli piwo w stylu Indian Pale Ale, był jednym z pierwszych naszych piw, na którym rosła siła Ale Browaru. Jeżeli mielibyście ochotę posłuchać i dowiedzieć się więcej o stylach piw ważonych przez Ale Browar, zapraszam do linku poniżej.